Dzisiaj gościem Radio Rampa jest pan Łukasz Dziubyna, dokumentalista, który obecnie przebywa w Las Vegas. Dzień dobry, witam serdecznie. No, halo, witam. Łukaszu, chcemy, żebyś po pierwsze opowiedział nam, gdzie jesteś w tej chwili, jak wygląda sytuacja w tym miejscu, w którym przebywasz i gdzie byłeś w momencie ataku i w momencie tej tragedii, o której oczywiście dzisiaj będziemy państwa informować. No akurat teraz jestem zaraz naprzeciw tego miejsca, gdzie był ten wczorajszy koncert, gdzie było te morderstwo, właśnie te zabijanie tych osób, gdzie ludzie uciekali. Wczoraj akurat w tym momencie, jak to wszystko się wydarzyło, to wracałem i byłem gdzieś tak 3-4 bloki od tego miejsca. No i stało się tak w pewnym momencie, że wszystkie ulice zostały pozamykane, dużo policji było, pogotowia, straż pożarna, w ogóle wszystko było. Jeszcze była jakaś dodatkowa milicja z karabinami, tu w koło latała cały czas i widziałem właśnie tych ludzi, jak uciekali z tego miejsca, zaraz po fakcie. Ale właśnie, kiedy zazwyczaj jest się w centrum sytuacji, nie do końca wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Jak ty dowiedziałeś się, będąc tam, co się wydarzyło? Co było dla mnie najważniejsze, to było to, że spotkałem jednego faceta, zaraz mi właśnie o tym opowiadał, że parę osób, znaczy pomógł tam parę osób uratować. I co było w tym najciekawsze, to było to, że właśnie 45 minut przed tą sytuacją, to jakaś kobieta była na tym koncercie, latała w koło i mówiła, że wszyscy tam właśnie poumierają, że ktoś ich zabije i tak dalej. No i zamiast, nie wiem co poza tym było, tylko że złapali tą kobietę i ją wyrzucili z tego koncertu. I 45 minut temu właśnie to się zaczęło, to się stało i akurat tak samo nie mogłem, bo wszystkie ulice były zablokowane, nie mogłem wrócić ani do swojego hotelu, ani nic. Musiałem zaparkować w innym hotelu i na pieszo wrócić. I właśnie przez to wtedy spotkałem ponad chyba 150 osób, którzy wracali i szli z jednej strony na drugą stronę. Policja ich też zatrzymywała, bo do tego momentu jeszcze szukali innych osób w tej sytuacji. I wywiad z osobą, o której wspomniałeś, zarejestrowałeś również swoją kamerą. Cool, I got you balanced. So tell me what happened today. So we were at the venue and shots started ringing out and we were thinking they were fireworks, and then I recognized the automatic, the repetition of automatic fire. People started running from the main stage out of the venue. My colleagues and I joined the crowd that were leaving the venue. We got to the MGM Grand and I started directing people into that particular hotel, and then I went out to the street and helped direct traffic and helped gunshot victims and members of the festival to safety away from the venue. You're a Vegas resident, or are you like... I'm actually from Southern Oregon. Southern Oregon. I've been chasing these festivals around for the last month and a half, working for a friend of mine at a booth there. Do you ever feel like these things are far more commonplace now than they used to be in the past? Unfortunately, yes. I'm a prior military individual, and I was involved in the first strike in OEF and OIF in 2001 and 2003. I'm retired Air Force, by the way. Thank you for your service. Thank you as well. And I've noticed that these mass shootings have become far more commonplace than they should. I feel that there's a big push for gun control, and some of these may be false flag attacks. But witnessing what I did tonight and seeing all the gunshot victims, especially helping gunshot victims to safety, I can't say that this was a false flag. The gentleman that they killed, the shooter, is actually a local gentleman from Mesquite. They haven't released any details on his identity or his place of residence. I'm sure they will. This is a really sad and tragic event, and I'm really uncomfortable with what may come of this, especially in terms of gun control, because I think this country needs the right to bear arms. This is another strike against that. And it's unfortunate that people feel the necessity to open fire on innocent people. I'm of the personal belief it's because the system by which we operate, the fact that people are not raised with what they need. We have a society of people who are not raised with what they need, and they lack what they need. This is going to become more commonplace, and it's a tragedy.
How does it make you feel, though, as being somebody here when you follow around? I mean, it's a music concert. People go there to have fun. They come to Vegas to have fun and shit like this. I love these concerts. I fell in love with music festivals last year, but I'm never going to a mass concert again. And that's because you don't know. You have no idea what's going to happen. You have no idea if you're going to be in the crowd when the gunshots go off. You have no idea if you're going to be the victim or if you're going to be a family member of the victim. And it's just unfortunate that this happened, but I have no interest in being a part of large crowds anymore. And that's not a phobia or a fear now of mine. It's just kind of common sense for me, knowing that this is becoming more commonplace. And I never expected that to happen, but it did. I mean, you go to these concerts, they have these shows, they have security that's there, so you figure, you know, people are coming in, they're getting checked, no one's gonna bring in an assault rifle, AK-47, or any sort of semi-automatic weapon to it yet. Here's what bothers me. There was a report that I witnessed on the television earlier where a woman was escorted from the venue 45 minutes prior to the shooting because she was telling people they were all gonna die. So my question is, why didn't the venue react? 45 minutes is long enough to get people out of that venue. And that didn't happen. To me, that threat wasn't taken serious enough. And that woman was escorted. And that woman most likely was the woman they're looking for, the person of interest. So you think she may have very well gone and given a warning, or tried to give him a warning, that this guy's losing his mind up in the room? I don't think it was a warning. I think maybe she was involved. She was giving a woman a hard time. This is what the news report said, and the witness to the woman harassing somebody else. I don't think it was a warning in the sense of trying to get people to safety. I think this woman was just as deranged as a shooter. That's just my opinion, given the facts that I've observed. But it concerns me that incident wasn't taken more seriously, and 45 minutes is more than enough time to evacuate this concert. This could have been avoided. Really quick question, just to top that off, you saw some victims that had been shot today. I had to help some gunshot victims to safety, correct. I was actually directing traffic right here across from the MGM. Does that take you back to being in the service? I served on a Navy ship, so we fight from a distance. But I was one of the helmsmen that helped park the Carl Vinson on station for the first strike against Afghanistan. And knowing that those bombs killed not only terrorists, but innocent women and children, I don't feel any of this violence is necessary. It brings back some memories. I have some lost comrades from those wars. I have a friend tonight who lost her friend from this incident, and my heart breaks. And I have children that I haven't seen in a couple years, and that's all I want to do is talk to them. It flashes before your eyes, and you just want to... How does it make you feel? Like, you guys aren't from Vegas, right? No. So you come out here to visit, and essentially what happens? Madness happens, and you think it's, like, not real life, and then you run, and then it's tripping over everything and trying to find your friends and just trying to find shelter, pretty much. And we felt the air from the bullets, and it was really scary. So did you see people get shot in front of you? No, but I saw someone that was had an injury from it, yeah, but I didn't actually see shots. Jak wyglądała ta noc w Vegas? Bo nie sądzę, że ty nawet po powrocie do hotelu byłeś w stanie zasnąć. A co działo się na ulicach? Jak to było odczuwalne? Byli po prostu ludzie zagubieni. To jest najlepsze tłumaczenie, co mogę właśnie to, jak to powiedzieć. Bo chodzi o to, że są różne tragedie, różne sytuacje. Jest coś innego, jak powiedzmy, człowiek jest w wojsku gdzieś w Iraku czy w Iran i strzelamy do siebie czy coś takiego w czasie wojny. Jest zupełnie coś innego, jak człowiek jest do tego przygotowany, ma swoje treningi i tak dalej i wie, co na tą osobę czeka. I zupełnie coś innego, jak człowiek gdzieś na koncercie jest, piwo wypije, spokojnie tam siedzi, muzykę słucha i tak dalej. I to było najbardziej właśnie dla większość tych osób zaskakujące, że właśnie nie wiedzieli, co się dzieje. Myśleli, że najpierw jakieś petardy, ktoś tam wystrzelił jakieś petardy czy coś. Także dopiero jak zauważyli, że ludzie przed nimi giną, to było już za późno.
kontrola była, policja wszystkich zatrzymywała, nie mieli, nie było to, że była jakaś organizacja. Ci, co tam zostali w tym hotelu, tu blisko ten hotel, co jest, Hutro się nazywa, ludzie spali na podłogach, spali na maszynach tych do grania w kasinie, także kasino zostało zamknięte, ani alkohol nie sprzedawali, ani piwa nie dało się kupić, ani nic. Ludzie nadal byli tak w szoku, po prostu nie wiedzieli, jak to po prostu odreagować i jak na to patrzeć. A poza tym, jeden facet, co mi zostaje właśnie na pamięci, to właśnie poznałem jednego faceta, nie miał prawej ręki, to znaczy nie zgubił w tym momencie, ale pomógł właśnie parę osób uratować i cały był wysmarowany w krwi. Także jego buty, skarpety, koszulka, włosy, ciało, w ogóle wszystko. A co jeszcze dodatkowo, nie miał tej możliwości wrócić do własnego hotelu i ciuchy zmienić, ani nic. Także jeszcze 12 godzin po fakcie musiał chodzić w tym ubraniu. Jak w tej chwili wygląda Las Vegas? Z tego, co zauważyłem, no weekend się skończył, także większość tych turystów to już dużo powracają do domu, także że nie jest, nie ma tyle osób, co normalnie by tu było, ale dużo ludzi właśnie, co byli na tym koncercie, z tego, co ja zauważyłem, nadal tam stoją, czekają, nie wiedzą, czy ich te znajomi, czy oni uratowali się, czy dają radę się uratować, czy oni są w innym hotelu, czy w innym miejscu, czy w szpitalu. Co dodatkowo mogę na ten temat powiedzieć, to właśnie co są turystami, jak tu przyjadą, to nie znają tego miasta, więc jak coś się wydarzy, to po prostu nie wiedzą, gdzie mają uciekać, gdzie mają iść, z kim mają się skontaktować i tak dalej. Czy w tej chwili masz jeszcze na koniec, powiedz, jakieś właśnie plany co do tego, jak będą wyglądać te następne godziny? Czy są jeszcze w tej chwili jakieś takie informacje, na przykład przez nawet władze twojego hotelu, udzielane wam, co robić, gdzie się zatrzymywać i tak dalej? Na razie nie ma żadnej informacji. Ci, co wczoraj byli zatrzymani w tym hotelu, dzisiaj akurat mają pozwolenie wrócić do swych własnych hotelów, bo już nie ma tych osób, albo dali im pokoje. Nie wiem, co mogło się stać. Ale jak to na razie, to jest takie same uczucie jak w czasie wojny nawet. Coś takiego, że po jakiejś bitwie, po takim czymś, to po prostu cisza jest, taki niepokój jest. I ludzie przechodzą, niektórzy płacą, inni są załamani i to z daleka nawet widać. Łukasz, dziękuję ci bardzo, że opowiedziałeś nam i udostępniłeś również rozmowę z napotkanym świadkiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie już spokojnie i dla ciebie bezpiecznie. A naszym gościem, proszę państwa, był pan Łukasz Dziubyna, który przebywa w tej chwili w Las Vegas, jest dokumentalistą i na pewno jeszcze usłyszymy się na łamach Radio Rampa. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.